dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam w przystanku Historia w Centrum Edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach. Jest mi niezmiernie miło, że możemy się spotkać. Wiąże się z tematem, który my jako historycy Instytutu Pamięci Narodowej, o który się, że się tak wyrażę, potykamy co jakiś czas, a mianowicie tematyka związana z jego udziałem w sprawie zmiany nazwy Katowic na Stalinogród. Dzisiaj przypuszczam, że dowiemy się, czy jest to rzeczywiście ta najistotniejsza rzecz w jego karierze poselskiej i w jego działalności poselskiej. W każdym razie nowa publikacja Działalność poselska Gustawa Morcinka, czyli katalog ludzkiej biedy, szereg dokumentów opracowanych przez panią profesor Krystynę Heskę-Kwaśniewicz oraz panią dr Lucynę Sacikowską, które tutaj gościmy, a spotkanie poprowadzi profesor Marian Kisiel. Oddaję panu profesorowi głos. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Na początek, dobry wieczór Państwu. Na początek drobne sprostowanie. Pani profesor uczelni już Lucyna Sacikowska, więc możemy mówić sobie. Owa ludzka bieda to jest nasza codzienność, to jest nasze życie, które rozbija się na rozmaite drobne elementy. I czytając tę książkę z tym instruktywnym wstępem otwierającym ten katalog ludzkiej biedy, zobaczyłem, że w tej książce mamy do czynienia, ktoś powie, z listami, z odpowiedziami, z odmowami na rozmaite sprawy wnoszone w owych listach, ale zobaczyłem, że w tych listach w istocie rzeczy mamy do czynienia z taką pojedynczą egzystencją, która właściwie spotyka się także z ludzką obojętnością, bo nie chodzi o to, że istnieje prawo, które należy respektować, bo poza prawem istnieje także człowiek, czy ukryty jest człowiek, który może, ale wcale nie musi z tego prawa swojego skorzystać. I ten katalog ludzkiej biedy otwiera katalog ludzkiej obojętności. I w tym wszystkim jest usytuowany Gustaw Morcinek, który sam ironizuje ze swojej roli poselskiej, ironizuje prawdopodobnie gorzko, bo prawem pisarza jest to, żeby pokazać siebie w trochę innej roli, żeby go nie zobaczyć tylko w roli urzędnika. Ale my widzimy Gustawa Morcinka w roli także urzędnika, który jest urzędnikiem spraw niezałatwionych albo tym, który musi reagować na inną obojętność. Pierwsze pytanie. Skąd wziął się pomysł, żeby przypomnieć czy wydobyć te listy osób, które nie w jakiejś tylko części pisały do Morcinka i chciały podzielić się z nim swoim smutkiem albo swoją rozpaczą, albo też tym, że nikt nie chce ich wysłuchać, bo są różne sprawy. Są sprawy związane z emeryturą, z zasiłkami, z wyrzuceniem z domu i tak dalej. Skąd taki pomysł, żeby te listy, które są w istocie rzeczy listami urzędowymi, nie pisarskimi, przytroczyć do nazwiska Gustaw Morcinek poseł, o którym, jak już tutaj usłyszeliśmy, wiemy mniej więcej tyle, że zaproponował nazwy zmiany Katowic na Stalinogród. Pomysł wziął się oczywiście z Muzeum w Skoczowie, w którym obie bywamy dość często. Jesteśmy zaprzyjaźnione z panią Różą, kustoszą tego muzeum, osobą niezwykle otwartą, życzliwą. Muzeum kryje skarby nieprzebrane. Wszystkiego nie opublikujemy. Można by cały serial tomów uruchomić pod tytułem Morcinek do dziewczynek, bo oblegały go w sposób okrutny po prostu, wiedząc, że jest wolny ciągle i podobno rozwodnik. Ale te listy miały w sobie dramat ludzki. Dramat ludzki, który pokazywał prawo czasów bezprawia, rzeczby można. No niemożliwość załatwienia pewnych spraw. Często te sprawy przechodziły potem w teksty pisarskie. I to jest zdumiewająca sytuacja, kiedy pisarz czerpie z życia, ale tak to kamufluje, żeby tego nie pokazać. Ale chyba ostatnią inspiracją był doktorat honoris causa
profesora Walerego Pisarka w naszym uniwersytecie, który dziękując za zaszczyt wszystkim po kolei, podziękował także zespołowi Śląsk za melodię Karolinki, górnikom z kopalni, w których pracował, za melodię śląskiego języka, jak to powiedział, i Gustawowi Morcinkowi, który w jego życiu odegrał rolę fundamentalną. I to był sygnał, żebyśmy czegoś nie przegapiły. Idąc tym tropem, dotarłam do dokumentów w muzeum, nawiązałam kontakt mailowy z profesorem Pisarkiem, jest przytoczony we wstępie i tak nagle okazało się, że rzecz nie to powiedziana do końca i tak zobaczyłyśmy pewien modus, została niezwykle chytrze załatwiona. Otóż profesor Pisarek, jeden z fundamentów polskiego językoznawstwa, za młodzieńczą pracę w ruchu oporu został najpierw aresztowany jako uczeń, potem jeszcze raz jako student, pracował w kopalniach na Śląsku jako więzień i potem wyszedł z zakazem studiowania i pracy umysłowej. Jak mu pomógł Morcinek? Zadzwonił do dyrektora Nowej Huty, którym był profesor Anioła, człowiek wielkiego formatu, i poprosił o pomoc. I Pisarek został zatrudniony w Nowej Hucie, ale w Domu Kultury jako instruktor i mógł przed południem studiować na Uniwersytecie Jagiellońskim. Proste, prawda? Można by opowiadanie napisać o tym. Wszyscy byli zadowoleni, władza ludowa także. Nikt nie wiedział, że układ jest jaki jest. Tak. Pytam o to dlatego, że... A oczywiście, że badaczy pewnie twórczości Morcinka interesowałyby pewnie inne kwestie związane, czy to z sprawami wydawniczymi, może z edytorskimi, to co wchodzi w obręb kultury literackiej, jak pisarz miotał się, czego mu tam nie chciano wydrukować, czego wydrukowano za mało, czego może za dużo, a gdzie jeszcze się ktoś pomylił. Ale te listy, oprócz tego, że one zostały bardzo ładnie przepisane i wydrukowane, te listy zawierają także fotokopie oryginałów. Mnie szczególnie w jakimś sensie, nawet może nie zdumiał, ale jakby poraziła ostatnia fotokopia. Obywatel Karol Śliwka miał dwa pokoiki na poddaszu i kazali mu te pokoiki opuścić. Nie wiemy na razie dlaczego, bo z listu obywatela posła nie wynika, czy obywatel Śliwka zalegał z komornym, czy też może były jakieś inne względy. Morcinek napisał list z prośbą o wstrzymanie eksmisji do czasów ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy nie w Ustroniu, ale przez komisję lokalową w Stalinogrodzie. Nie ten list jest ważny. Porażające są te dopiski. Tutaj z rękopisu czytam. Telefonicznie w imieniu przewodniczącego wstrzymano wykonanie eksmisji do ostatecznego załatwienia przez Wojewódzką Komisję Lokalową. To jest na razie wstrzymanie i decyzja. Wstrzymanie wykonania decyzji jedynie dlatego, żeby utrzymać prestiż w stosunku do posła na Sejm. Ten drugi dopisek jest dopiskiem porażającym dlatego, że w istocie rzeczy nie opieramy się na żadnym, tak jak pani profesor mówi tutaj w tym czasie, który był czasem prawa bezprawia, nie opieramy się na żadnym paragrafie, żadnej decyzji, tylko dlatego, żeby wstrzymać eksmisję, utrzymać prestiż w stosunku do posła na Sejm. To pokazuje równocześnie, że pozycja Gustawa Morcinka jako posła Stronnictwa Demokratycznego w tym środowisku musiała być niebywale wysoka, bo nie chodzi tylko o to, że to był pisarz, który był pisarzem uznanym i od czasów międzywojennych niebywale szanowanym i ustawionym na świeczniku pisarstwa tutejszego, ale także, że to był ktoś, kto może niemalże jak Lechoń w stosunku do Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej ręczyć honorem, że ta sprawa jest warta załatwienia.
Jak panie znajdują ten prestiż posła w tych innych albo w tych wszystkich listach, które czytelnicy zaledwie czy za chwilę poznają? Przede wszystkim trzeba dodać, że ten ostatni list to jest jedyna interwencja Morcinka posła, którą udało się nam znaleźć w różnych archiwach i to jest jedyny znak, że Morcinek, taki namacalny, że Gustaw Morcinek podejmował interwencję, bo pośrednio dowiadujemy się o tym, że był bardzo skuteczny jako poseł w załatwianiu spraw w interwencjach poselskich, interpelacjach. Natomiast dowiadujemy się z różnego rodzaju podziękowań, jakie słane są Morcinkowi za właśnie te interwencje, za te interpelacje przez mieszkańców, którzy konsekwentnie najpierw go o coś proszą, później następuje, jak się możemy domyślać, interwencja skuteczna Morcinka i na końcu ci ludzie dziękują Morcinkowi za skuteczne załatwienie sprawy. To jest taka stała formuła, która się przejawia w wielu listach. I te podziękowania mają różną formę. W niektórym z listów jest dołączone 5 zł w związku z kosztami, które poniósł Morcinek, żeby wysłać interpelację, żeby skutecznie sprawę załatwić. Niektóre podziękowania są napisane odręcznie. Jest to naprawdę pismo i treść tych listów wskazuje, że piszą to osoby niewykształcone, które naprawdę z głębi serca chcą Morcinkowi podziękować za to, że zajął się ich sprawą. A te sprawy, tak jak pan profesor powiedział, miały różny kaliber. Chodziło o kilka kilogramów cukru, o syna, który jest przymusowo wcielony do wojska i tak dalej, i tak dalej. Ale niewątpliwie ten ostatni list dotyczący sprawy Śliwki, dokument znaleziony w archiwum w Cieszynie i to był chyba ostatni punkt na naszej mapie archiwów, który jeszcze musiałyśmy sprawdzić, chyba dodał nam skrzydeł i przekonał nas, że jednak warto szukać, bo znajduje się właśnie taką perełkę z takim dopiskiem, a powiem państwu, że ten list, ta interpelacja Gustawa Morcinka na jego firmowym, tak nazwijmy, papierze poselskim z jego autografem jest włożona do teczki dotyczącej całej jakby sprawy Śliwków i innej rodziny, która chciała zamienić mieszkania. Myślę, że ta sprawa jest bardzo wielopłaszczyznowa i myślę, że rodzina Śliwków po prostu była skrzywdzona przez system. Te materiały są bardzo w złym już stanie w Cieszynie. Te mapki rozrysowane ręcznie, układ mieszkania i które części zajmują Śliwkowie, które zajmuje ta inna rodzina, która chce przejąć powierzchnię Śliwków, więc to naprawdę jest bardzo interesujące, ale trochę jakby ten dokument dotyczący, czy pisany przez Gustawa Morcinka, jakby na marginesie całej tej dokumentacji się znajdował. No ale jest. Tak, ale on pokazuje tutaj taką urzędniczą reakcję. Natomiast dużo jest takich listów, w których mamy do czynienia z takim właściwie z pośrednią wiedzą o interpelacjach, prawda? Ale są też takie listy, to jest chyba w nich ważne, kiedy mówimy o owym katalogu ludzkiej biedy, że to nie są tylko listy, z których moglibyśmy wyczytać prośbę o załatwienie konkretnej sprawy. Ja przeczytam jeden, jeśli można. Dzisiaj mówiłem 2 godziny w Polskim Radiu, więc głos sobie wyrobiłem. Aniela Lwiderska prawdopodobnie, napisane Lwiderzka, więc pewnie Lwiderska, bo to musi być z Bielska. Szanowny panie pośle, wybaczyć proszę. Aha, to trzeba powiedzieć, że te listy są pisane różnymi stylami. Czasami są to naprawdę bardzo piękne listy. To znaczy pokazują, że ta sztuka pisania nie była obca. Kiedyś się pisało listy i nie tylko zaczynało się tak, że... Witam, kochany Januszku, w pierwszych słowach mojego listu donoszę ci, że jestem zdrowy, czego i tobie życzę, prawda? Tak jest. No, więc tak, szanowny panie pośle, wybaczyć proszę, iż ośmiela się swym listem zabierać mu tak cenny czas przy pracy literackiej i poselskiej, lecz chciałabym otrzymać parę słów, które może potwierdziłyby rozsiewane wieści, że, uwaga, my, renciści i emeryci ZUS, nareszcie otrzymamy poprawę, czyli wyrównanie rent. Wszak te, co są tak znikome przy obecnych warunkach życia, że już sił nie starczy do walki o dalszy byt.
To jest list z roku 54. Przebywając w Związku Emerytów widzę setki ludzi znajdujących się w tragicznym położeniu, bo nie każdy z rencistów jest w możliwości jeszcze pracować i nie każdy ma rodzinę, która by mu mogła dopomóc. Myślę, że szanowny pan zechce łaskawie skreślić słów parę możliwie konkretnej odpowiedzi. Stała czytelniczka dzieł pana z ufnością udaje się do niego również i z tą prośbą, by jako poseł naszą sprawę poparł w rządzie. Mam nadzieję, że list mój nie będzie pominięty milczeniem, za co z góry dziękuję. W tym liście są trzy sprawy. Po pierwsze pisze to osoba, która nie tylko jest emerytką, ale jest także czytelniczką dzieł i tak jak panie napisały na początku, piszą do kogoś, kto uważa, że człowiek jest dobry, prawda, czyli ma zaufanie. Po drugie, w tym liście jest powiedziane to jest skarga nie tylko na swój los, ale skarga na cały system, który pokazuje, że emeryci w tym systemie nie mają własnego miejsca. I trzecia rzecz niebywale istotna to, że ten list czy ta prośba nie zostanie pominięta milczeniem. Czyli tutaj mamy do czynienia z taką świadomością, że te wszystkie prośby rzucane, te wszystkie interwencje, te wszystkie zwroty do konkretnych osób, które mogą załatwić jakąś sprawę, są jak groch o ścianę, prawda, że są pomijane milczeniem. Dużo tego w tych listach. Tak, istotnie to jest bardzo ważny wątek. Bo znajdziemy go w wielu listach. Piszemy do pana jako do zacnego człowieka i wspaniałego pisarza, który nas takimi dobrymi książkami obdarowuje. Czyli to pokazuje, że nie tyle poseł, bo tych było dużo, ale pisarz, który budzi zaufanie swoimi książkami. Na marginesie powiemy, że myśmy przejrzały prawie wszystkie archiwa polskich pisarzy i nigdzie nie znalazłyśmy zachowanych listów pisarzy posłów, a było ich sporo. Nigdzie nie ma po tym ani śladu. Czyli musiał traktować to faktycznie poważnie, że te listy zachował. Tak, czasem dostał znaczek, czasem 5 zł, ale czasem mu ktoś dał ćwiartkę wódki, a ktoś kołacz upiekł. Ale pierwsi petenci przychodzili o 6:30 do domu w Skoczowie. Więc musiało być tego bardzo dużo. I była w nim ta ambiwalencja, bo to niszczyło pisarza przecież, prawda? Zupełnie go niszczyło. Odbierało mu czas na pisanie. A z drugiej strony on miał taką naiwną nadzieję, że stykając się z tym ogromem ludzkiej biedy, zyska fantastyczny materiał do powieści. No cóż, nie miał czasu pisać, a po tym już czasu było w ogóle niewiele. Ale istotnie ten wątek tutaj jest bardzo ważny i to jest w wielu listach. Dziękuję na przykład wdowa po Januszu Robliczku, to był znany dziennikarz katowicki, żeby załatwił rentę dla dwojga dzieci, bo nie mają z czego żyć. Dziennikarz, który wcześniej zmarł. A po tym dziękuję. Dziękuję Bandur i Pomianowski, którym chcieli na ulicy Kościuszkiej zlikwidować prywatną wypożyczalnię książek, że ocalił im tę księgarnię. I często nawet nie mamy prośby, ale mamy podziękowanie. I to pokazuje tę ogromną skalę. Od emerytury po eksmisję z mieszkania, przez likwidację księgarni. Czy zmianę nazwiska. Czy zmianę nazwiska, bo to też był bardzo ważny moment. A także spotykamy się z potwierdzeniem lojalności wobec państwa, prawda, że obywatel Polski zamieszkały na terenie Czech, wykazywał tak. się, prawda, tego typu, to jest już poświadczenie własnym życiorysem właściwie tego. Te listy są różne. Te listy czasem mają charakter nawet z dzisiejszego punktu widzenia
mogą mieć charakter takich listów z zeszytów humoresek. Na przykład dwa chcę takie pokazać, znaczy jedna odpowiedź, ale to jest do koleżeństwa dziennikarzy. Na przykład mamy taki list o Centralny Urząd Szkolenia Zawodowego. Obywatel poseł Morcinek, Skoczów i tak dalej. Sprawa artykułu obywatel magister Strasburger. Obywatelka Strasburger w nadesłanym artykule rzeczowo ujmuje zagadnienie szkół gospodarczych. Podstawowe tezy tego artykułu uważamy za słuszne i czynimy starania, aby problem rozwoju szkół gospodarczych znalazł swój wyraz w 5-letnim planie szkolnictwa zawodowego, podpisał dyrektor departamentu. Więc mamy i tego rodzaju rzeczy, ale są też takie listy jak pana Adama Korwina-Winogrodzkiego, który miał samochód przewyższający litrażem pojemność cylindra, nie wiem co to jest, bo ja nigdy nie prowadziłem, 2,255 cm3 i ten samochód marki Hanomag stanowił własność obywatela Korwin-Winogrodzkiego Adama, więc zabroniono temu panu posługiwać się czy poruszać się własnym samochodem. I sprawa otarła się o Departament Biura Ruchu Drogowego w Ministerstwie Transportu Drogowego i Lotniczego i dyrektor tego departamentu Władysław Zjawny uległ prośbie obywatela posła Morcinka i przyznał 1000 kilometrów przebiegu miesięcznego na obszarze województwa stalinogrodzkiego temu obywatelowi, ale nie to jest. Proszę zobaczyć, jaka jest odpowiedź. Mogę? Czy panie zechcą może? Dobrze, dziękuję, ten mój aktorski. Strasznie, to w cudzysłowie, strasznie, czyli obywatel Winogrodzki, Korwin, więc prawdopodobnie dysponujący dobrym wykształceniem i dobrym pochodzeniem, rozumie, że słowo strasznie jest w tym wypadku może nie z tego obszaru, prawda, stylistyki, ale tak napisał. Strasznie, serdecznie dziękuję panu posłowi za łaskawe poparcie mojej prośby i rejestrację Hanomaga i przebieg dla tego samochodu 1000 kilometrów. Dzisiaj otrzymałem z prezydium WRN Stalinogród pismo zawiadamiające mnie o takiej decyzji Ministerstwa Transportu Drogowego w Warszawie. Wiedziałem, jakie tam robią z tym trudności i zdaję sobie z tego sprawę, że tylko dzięki poparciu pana posła udało mi się uzyskać możliwość eksploatowania mojego samochodu, który jest niestety ponad litrażowy. Jestem bardzo zobowiązany, kłopotać się będę, czy kiedykolwiek dane mi będzie zrewanżować się panu posłowi za okazaną mi życzliwość, na którą nie miałem okazji zasłużyć. Kiedy pan poseł skorzysta z tak bardzo zasłużonego odpoczynku i gdzie zamierza pan poseł spędzić urlop? W oddziale naszym PZM, rozumiem, Polskiego Związku Motorowego, nastroje kulinarno-urlopowe. Planujemy rajd turystyczny do Poronina, w nawiasie Muzeum Lenina, ale nie mamy ustalonej daty. Poza tym chcemy zorganizować naradę roboczą, to wielkimi literami, kierowców. Dnia 5 bieżącego miesiąca mamy naradę w Stalinogrodzie w sprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Uwaga teraz. Protokół z ostatniego zebrania zarządu dołączam i proszę uprzejmie zaparafować go i odesłać. Raczy pan poseł przyjąć wyrazy czci żołnierskiej i poważania, Adam Korwin-Winogrodzki. No to są listy, które dzisiaj możemy traktować także jako pewną literacką ekspresję, prawda? Zabytek epistemologiczny. Tak jest, no bo tutaj jest wszystko. Tutaj jest i podziękowanie, i zapoznanie z własną działalnością, i proszę o parafkę i odesłanie, a przy okazji taka ciekawskość, gdzie pan poseł zechce spędzić urlop. I prawdopodobnie nie ma to żadnego związku z tym, że cały Związek Motorowy Stalinogrodzki nawiedzi obywatela posła, trując go wydechowymi rurami swoich hanomagów. Są sprawy bardzo takie trudne. Jeden z listów dotyczy żołnierza, który zginął, no tak powiedzmy, prawda? I ojciec prosi o rentę właściwie, prawda? Tak, tak. Możemy ten wątek jakoś opowiedzieć?
List rzeczywiście napisany przez ojca, który no, prosi Morcinka, posła, wierzy, że Morcinek jako poseł jest w stanie wpłynąć na decyzje urzędnicze, by po synu ojciec mógł otrzymać rentę, bo był to niejako jedyny żywiciel rodziny. No i w związku ze śmiercią syna w zasadzie rodzina nie ma środków, by utrzymać się i materialnie podołać jakimś tam niewielkim rachunkom do spłacenia. Bezduszność tutaj, ta urzędnicza jest tak. Dlatego, że oprócz tego, że ten syn... On służbę, prawda? Tak, służbę w czasie służby. Jeszcze tak, odmówiono, bo żona jest, ale żona nie pracuje i choruje. Tak. Jest jeszcze drobiazg w domu, czyli małe dzieci, prawda? Tak. I to wszystko jest właściwie takim krzykiem rozpaczy, że właściwie nie ma komu się poskarżyć. Nie ma komu, kogo prosić o pomoc, ponieważ wszyscy uważają, że rzecz została załatwiona zgodnie z prawem. Tymczasem tak nie było. Prawda? Tak, tak. Morcinek jako poseł był postrzegany jako właśnie taka życzliwa osoba, taki pomost łączący te bardzo takie skostniałe struktury urzędowe z tym, co ludzkie, z przedstawicielami tego uciśnionego społeczeństwa, społeczności lokalnej, ale i nie tylko, bo pojawiają się nie tylko z regionu Skoczowa listy, ale z całej Polski zsyłane są do Morcinka z podkreśleniem właśnie, że jest wspaniałym pisarzem i w związku z tym no, mają wszyscy nadzieję, że jego interwencja poselska będzie skuteczna. A sam Morcinek był bardzo milczącym, prawda, posłem i działał rzeczywiście, wysyłając te pisemne interpelacje poselskie, bardzo skuteczne, jak możemy z odpowiedzi wnioskować. Przesuwamy mikrofon, żeby być dobrze słyszalnymi. Proszę Państwa, chociaż podtytuł brzmi tak ostro i wyraziście, katalog ludzkiej biedy, to jak Państwo zauważyli, te listy są, czy właściwie odpowiedzi na listy, odpowiedzi na interpelacje, prawdopodobnie trzeba byłoby szukać jakimś archiwum magnowych, jeżeli by się znalazły, nie ma. No więc właśnie, to pokazuje, że już wtedy bardzo dobrze działały niszczarki i zbędne pisma wyrzucano. Otóż te listy, oprócz tych dramatów, które są niewątpliwe i pisarz, przecież bardzo wyczulony na ludzki los, musiał je także w sposób prawdopodobnie mocny przeżywać. Te listy, jak Państwo widzą, dotyczą różnych spraw. Więc i renty po synu, i podwyżki renty, czy wyrównania emerytur, i eksmisji, i samochodu. Ale także jak w roku 1954 interpelacja dotyczy tego, żeby otwarto przystanek osobowy Ustroń-Zdrój. To także jest sprawa ludzka. To także jest sprawa ludzka, sprawa komunikacji, przemieszczania się i to zainteresowanie drobnymi sprawami, jak sądzę, nie tylko charakteryzuje Morcinka jako posła, ale także tymi drobnymi sprawami jako pisarza. Przecież on wielokrotnie w swojej twórczości mocno kładł nacisk na detale życia, prawda? Czy panie zauważają jakieś... No, nie ma chyba tutaj różnicy między tym pisarskim zainteresowaniem, tą dbałością o szczegół, tym przywiązaniem do realizmu, prawda? Z tym takim pochyleniem się nad ową codziennością ludzi, wśród których właściwie się stale żyje, prawda? Może się nie dostrzega ich problemów. One wyjaskrawiają się dopiero wtedy, kiedy człowiek zajmuje określone stanowisko, prawda? Kiedy go dotykają. No więc właśnie. No. Czy da się jakoś to przełożyć na tę twórczość literacką Gustawa Morcinka? Myślę, że się da, ale zaczęłabym od jeszcze jednej sprawy. Któryś z respondentów pisze tak, musi pan mi pomóc, bo ja na pana głosowałem. I zastanawiałyśmy się, czy to oby nie będzie demoralizujące dla współczesnych petentów poselskich, no bo coś z tego powinno wynikać, ale tych szczegółów jest bardzo dużo. I być może liczono na to, że pisarz, który sam wyszedł z biedy, jak wiemy, strasznej,
zrozumie cudzą biedę. A ten przystanek w Ustroniu, gdzie dzisiaj jest jeszcze i są tam sanatoria, to nas o tyle zdumiał, że to się powszechnie przypisuje Ziętkowi. A okazuje się, że dużo wcześniej załatwił to Morcidek. Wtedy nie było tylu samochodów, ile ludzie mają dzisiaj. Ten przystanek to była łączność ze światem. I tak na przykład, tam mamy mieszkańców Trójwsi, Koniaków i Stebna, Jaworzynka. Tak, tak, tam jeszcze nie ma elektryfikacji i proszą Morcinka, żeby pomógł. Ktoś inny pisze, że aresztowano mu gospodarstwo za ubój gospodarczy tylko na własną ludzką potrzebę gospodarczą. Takich rzeczy jest bardzo dużo. Ja nie wiem, czy one wynikają tylko ze znajomości tego pisarstwa, istotnie skupionego także na tym miłym życia drobiazgu, powiedziałby Pigoń, prawda? Ale z tego, że przecież to jest nasza codzienność. Jak ona staje się już bardzo dokuczliwa, to my sobie z nią nie radzimy. Ponieważ Morcinek dużo jeździł na spotkania autorskie. Znano go osobiście. To nie był ktoś koturnowy, tylko to był człowiek, który miał ciągle spotkania z czytelnikami. I po tym wiemy, z listów na przykład do Kuglina, ale i Ostrowskiej, że on wracał ze spotkań ze swoimi wyborcami chory, bliski depresji, załamany zupełnie. Czym załamany? Ilością tych drobnych ludzkich spraw, wobec których był bezradny. Tu jest taki wstrząsający fragment tego, opisujący właśnie, jak Marcinek wraca ze spotkania ze swoimi wyborcami i jest chory z rozpaczy, z przerażenia, że on nic nie jest w stanie pomóc. Tak, bo w tych dokumentach jest zawarta jednocześnie bieda tych, którzy do Morcinka jako posła pisali, ale też bieda samego Morcinka, no bo musiał sobie w jakiś sposób i chciał zresztą poradzić z tymi listami i na pewno jako pisarz, jak człowiek bardzo empatyczny, jakoś w nim to musiało grać. To pojawiało się w jego twórczości, w jego zniechęceniu, w jego być może takim nastawieniu do pisania. Natomiast też niektóre sprawy łączą się z Morcinkiem, z jego życiem prywatnym, osobistym, bo on w Skoczowie funkcjonuje jako osoba, która jedna z pierwszych, która miała samochód Wartburga, więc może ten list w jakiś sposób, już też do tego nie dojdziemy, tak, żółty Wartburg w wspomnieniach jeszcze żyjących mieszkańców podobno nie rozwijał zbyt wielkich prędkości, no, można na piechotą było szybciej dostać się z punktu A do punktu B, niż Morcinek przejechał tym Wartburgiem, ale miał ten samochód, czyli jakaś tam żyłka motoryzacyjna w nim na pewno tkwiła. Te listy są podzielone w książce według lat. I przypomnijmy, że Morcinek zostaje posłem w roku 1952. Tak jest. A już w 50. My się zawsze boimy egzaminu. A już w 50. został członkiem Stronnictwa Demokratycznego. Dlatego, żeby nie zostać, nie być członkiem partii. Otóż te listy mają różną swoją temperaturę w określonych latach. I one z dzisiejszego punktu widzenia, także mówię, czasami w niektórych fragmentach brzmią humorystycznie i brzmiałyby humorystycznie, gdyby nie to, że są dosyć dramatyczne w swojej wymowie. Jesteśmy w roku 56. Nie wiadomo kto, bo podpis jest nieczytelny. Pisze do Gustawa Morcinka w sprawie jego interwencji. Rozumiem, że do cenzury, bo tak wynika z tego listu, w sprawie konfiskaty 18 przezroczy religijnych. Ksiądz Jaromilek. Ale tutaj jest nieczytelnie. My wiemy. A, no właśnie, a się nie podzieliły. A nie, jest, przepraszam, przypiszę trzeci, przepraszam, tak, dobrze. I ta sprawa jest następująca, że ksiądz dziękuje za interwencję i humor polega na tym, i tu jest humor, a równocześnie pewien dramat. Przezroczy dotąd jeszcze nie otrzymałem,
ale w tej materii otrzymałem wczoraj wezwanie do kolegium w sprawie administracyjno-karnej o to, że wyświetlał publicznie niemieckie filmy z czasów okupacji o treści religijnej bez pozwolenia cenzury. Otóż tutaj mamy dużo takich aluzji, czy też jakby takiej historii pokazującej, że to wszystko toczyło się na kilku planach, prawda? Że z jednej strony mamy prośbę o interwencję, mamy interwencję, potem mamy podziękowanie, a równocześnie rzeczywistość idzie swoim torem i kolegium... Chociaż jest to już 56 rok. Tak? Tak. Już luty, wprawdzie nie te, ale tego, już... ale już od 55 wszystko zaczyna się kotłować. Inny, bardzo, bardzo piękny list, pokazujący z czerwca 56 roku. To wydarzenia czerwcowe w Poznaniu są. Tak, ale ten list dotyczy księgarni. Tak, Wandy Pomianowskiej. Tak jest, dotyczy antykwariatu właściwie i to pokazuje, że ten list jest nie tylko pisany do posła, oczywiście do posła w tym znaczeniu, że chce się, żeby poseł załatwił, ale ponieważ to są księgarze, to są antykwariusze, to są ludzie słowa i dbający o słowo, równocześnie napisali, no w jakimś sensie taki homagium antykwaryczne do Gustawa Morcinka. I też może odczytam, dobrze? Bo to jest wyjątkowo ładne. Zaczyna się tak. Drogi mistrzu i obywatelu pośle. Więc ta hierarchia dwupłaszczyznowa jest ważna. Drogi mistrzu i obywatelu pośle. Interwencja pana w Wojewódzkiej Radzie Narodowej w sprawie pozostawienia na terenie miasta Stalinogrodu naszej księgarni antykwarycznej została w pełni pomyślnie załatwiona. Wszelkie nasze nieodparte, logiczne, ba nawet ludzkie argumenty nie mogły przejść poza papierową barierę jakiegoś zarządzenia. Dopiero kiedy zwrócił pan autorytatywną uwagę na zbyt pochopne wydawanie nieprzemyślanych decyzji likwidacji placówki bądź co bądź związanej dość ściśle z kulturą, odwołano likwidację. No ale do tego potrzeba było pańskiego słowa i pańskiego wielkiego autorytetu. Wdzięczni jesteśmy panu, drogi mistrzu, że zechciał się pan sam osobiście fatygować, że w nawale spraw absorbujących pana nie zapomniał pan o prośbie starego człowieka i wystąpił w obronie jakże słusznej sprawy. Dlatego pozwalamy sobie za trud pański serdecznie i gorąco podziękować, a o wdzięczność naszej i szczerym, a głębokim szacunku nie potrzebujemy chyba pana zapewniać, Pomianowski i Bandur. No to jest piękne, prawda? To nie jest zwykła odpowiedź, prawda? To nie jest zwykłe podziękowanie. To jest także pokazanie, że mamy do czynienia z kimś, kto jest obdarzony autorytet, że my wierzymy w ten autorytet i że ten autorytet nie zawiódł, uwaga, prośby starego człowieka. Nie zawiódł starego człowieka, nie? Czyli że ten, kto wychował się być może na książkach Morcinka albo w kulturze, w której Morcinek uczestniczył, czy też był wiernym czytelnikiem od wielu lat jego utworów, że on jakby nie stracił wiary w to, że ten pisarz, który jak napisał, że ludzie są dobrzy, to że ten pisarz jakby nie zmienił swojego wektora, prawda? I to chyba był pierwszy list, pani profesor, tak, który tak naprawdę, od którego zaczęłyśmy pracę, tak, prawda? Tak, nas tak urzekł bardzo, tak, i chyba przekonał. Tak. I to był pierwszy właśnie dokument przepisany i chyba tak wtedy zapadła ta decyzja, że robimy. Powiem jeszcze, że ja ten antykwariat pamiętam, bo byłam wtedy uczennicą liceum konopnickiej i wracałam zawsze ze szkoły koło tego antykwariatu. Tam się płaciło drobną kaucję, kilkadziesiąt złotych i można było pożyczać książki w okresie purgacji wycofane ze wszystkich bibliotek. Ja dzięki temu przeczytałam w tym czasie wszystko, czego czytać absolutnie uczennica liceum nie powinna. Ale tam było i można było jeszcze sobie postać przy półce i poczytać. Także ten antykwariat pełnił rolę podwójną.
gdyby wyznaczyć takie obiegi nielegalne książki zakazanej w PRL-u, to był ważny przystanek. Tylko, że tego nigdzie nie wolno było napisać. No cóż, Morcinek stanął w obronie książki, był w Komisji Kultury. Wszystko było lege artis. A gdzie on się mieścił ten na tych wariach? Na Kościuszki. Troszkę powyżej Placu Miarki. Mhm. Taki malutki, taki klasyczny antykwariat. Mhm. Myśmy, prawdę mówiąc, zaczynając od tego listu, niewiele rozumiały, bo żadna z nas prawa nie kończyła, a to było prawo okresu bezprawia. I ponieważ jestem bardzo zaprzyjaźniona z profesorem Adamem Lityńskim, który jest historykiem prawa Związku Radzieckiego. No, oksymoron w tytule, prawda? No, ale tak było. Pomógł nam natychmiast, nie tylko wskazując odpowiednią literaturę, dziękujemy mu za to w nocie, ale także tłumacząc po ludzku pewne rzeczy, że jak nie złapali nikogo, że tam pożyczał książki zakazane, to nie mogli zamknąć z tego powodu. Natomiast mogli likwidować inicjatywę prywatną. No i też się nie udało. Poza panem profesorem Lityńskim, któremu jesteśmy ogromnie wdzięczne, też było kilka momentów, kiedy przyspieszony kurs prawa ówczesnego i aktualnego. No pierwszy taki moment, kiedy ze zdumieniem zorientowałyśmy się, że nie ma żadnych dokumentów, zwłaszcza tych, które moglibyśmy oczekiwać po biurze poselskim Gustawa Morcinka. No i nagle okazało się, że prawo w Polsce ówczesne i obecne nakazuje przechowywać tylko i wyłącznie dokumenty związane z listą płac. Natomiast wszelkie dokumenty, nie ma takiego obowiązku, żeby posłowie przechowywali je, czy archiwizowali, czy były jakoś zabezpieczone. W związku z tym, no, wtedy pierwszy raz przekonałyśmy się, że w siedzibie biura poselskiego Morcinka w Bielsku no, nie znajdziemy nic, w zasadzie jest zlikwidowane. Bielsko nie dysponuje żadnymi archiwum, żadnymi dokumentami. Archiwum akt nowych również. Są w archiwum akt nowych wycinki prasowe i jakiś jeden, o ile się nie mylę, Czarna Julka, skrypt Morcinka z naniesionymi poprawkami. I to jest wszystko. Archiwum Państwowe w Warszawie to samo. W Katowicach poza legitymacją poselską też nic. No i jedyna ta perełka, która na koniec, to jest właśnie archiwum w Cieszynie, gdzie jedyna interpelacja Gustawa Morcinka dotycząca rodziny Śliwków. I to jest w zasadzie wszystko, Szanowni Państwo, jeśli chodzi o dokumentację. Beznadzieja. No to właśnie, no, teraz zapytajmy o ową beznadzieję. Zamknęły panie tę książkę taką notą edytorską, ale gdyby tylko tak brzmiała nota edytorska jako tytuł, byśmy zrozumieli. Autorki dzielą się swoimi uwagami, dziękują, wskazują tego. Ale potem znów, jak w tytule, czyli o beznadziei poszukiwań badacza. Jak badacz może ulegać owej beznadziei? Czy może, czy powinien, czy nie powinien? Musiałbyśmy to odreagować psychicznie i to jest właśnie... Dlaczego ta beznadzieja? Ja może zdradzę kolejną tajemnicę z warsztatu. Tam miało być jeszcze jedno słowo, otóż młodych badaczy, ale doszłyśmy do wniosku, że z panią profesor nie będziemy się określać, mimo że teraz nowe prawo, młodzi badacze wydłuża czas i wiek młodego badacza, ale teraz poważnie. No tak, beznadzieja polegała na tym, że liczyłyśmy na to, że no skoro tyle dokumentów, odpowiedzi, podziękowań, próśb o interpelację znajduje się w małym muzeum w Skoczowie, to w dużych instytucjach, archiwach państwowych znajdziemy dużo materiału. No i nie znalazłyśmy. I to trwało trochę. Były momenty trudne, kiedy już wydawało się, że coś jest, że sygnatury wskazywały i wstępne kwerendy wskazywały, że tak, w tej teczce archiwalnej na pewno coś znajdziemy. Zajeżdżałyśmy na miejsce i okazywało się, że znalazłyśmy kolejny wycinek z prasy. Albo tak, albo artykuły pani profesor, więc wracałyśmy właśnie z niczym i ta beznadzieja nas w którymś momencie tak mocno
dopadłam. O. Tak, dotarłyśmy też do dwóch ważnych członków byłego Stronnictwa Demokratycznego, bo do pana posła Musioła, do pana ministra Jóźwiaka, obaj grzmotnęli pięściami, powinny być w Stronnictwie Demokratycznym w Warszawie. Nie było nic. Napisałyśmy do Stronnictwa, do pana przewodniczącego. Do dzisiaj czekamy. Do dzisiaj czekamy na odpowiedź jakąkolwiek, także ta beznadzieja na różnych płaszczyznach. Ale chyba bo Stronnictwo Demokratyczne, Naczelny Komitet mieścił się chyba na ulicy Chmielnej. Czy nie wydzierżawiono tego intratnego miejsca komu innemu? Przechodzę tamten. Google wskazują, że nie. Ale myślę, że tutaj wykazałyśmy trochę sprytu, to znaczy wysłałyśmy jej pocztą tradycyjną, e-mailową na SD, tam małpa. Z tą pocztą tradycyjną może być jak z pamiętnika posła, kiedy ktoś mówi, że wysłałem, znaczy poseł mówi, że wysłał list, lecz kiedy ów inżynier twierdzi, że tamtego listu nie ma, więc te listy mogą nie dochodzić. Mogą, tak. Czy w tej masie ludzkich spraw coś panie oprócz tej chęci, próby udokumentowania jednak pewnego okresu życiorysowego, bardzo intensywnego, w bardzo takim szczególnym momencie, również z perspektywy i pisarza, i Polski, i prawa, i tak dalej, czy coś oprócz tej troski nad ludzkim losem, czy zastanowienia nad ludzkim losem, coś panie może ubawiło? No bo ja nie wierzę, że cały czas tylko przygnębienie, beznadzieja i zgrzytanie zębów. Czy coś nas ubawiło, pani profesor? Ubawiłyśmy się swoją naiwnością. To też. Że chciałyśmy to doprowadzić do końca, znaleźć wszystkie odpowiedzi, żeby to było takie komplementarne, no takie pełne. Bo tutaj właśnie w tej nocie edytorskiej, chyba tutaj mowa jest o tych 93 listach, że to jest to, co panie wybrały, a jednocześnie, że brakuje tych jakby replik, że nie ma tego początku, że ta cała historia, czy opis tej historii to właściwie jest takie sztukowanie, prawda? Tak. Że tak. Czasami to posługujemy się fastrygą, a nie szwem, nie? No, bo po prostu bardzo wiele dokumentów z tamtej epoki zniszczono. Ktoś nam powiedział, że archiwum sądowe w Katowicach, na ulicy Mikołowskiej, w piwnicach, tam nikt nie wie co jest, że gdybyśmy tam poszukały, to może znajdziemy. No to trzeba by potraktować to chyba jako areszt dożywocie, a nie wiadomo, czy by się coś znalazło. I zastanawiałyśmy się, dlaczego Marcinek to przechowywał. Mhm. Bo archiwum w Skoczowie jest pełne. Sprawdziłyśmy naprawdę różne archiwa, łącznie z archiwum Wilhelma Szewczyka w Katowicach. Nie ma. Naukowskiej nie ma, Dąbrowskiej nie ma. Po co Marcinek to czynił? I tu było duże pole do domysłu, czy aby, a wiedział, że za Stalinogród posypią się za niego burze. Czy to nie była taka próba zabezpieczenia? Popatrzcie, ile zrobiłem. Mogło tak być. Z drugiej strony, widziałyśmy często w tych prośbach taki tupet, taką bezczelność, że właściwie zastanawiałyśmy się, jak on mógł na to reagować i co gdzieś tam napisał, że najchętniej wyjechałby na bezludną wyspę, kołkiem zabił mieszkanie w Skoczowie, bo miał wszystkiego dość. On to pisał w sposób przewrotny. Ale prawdę mówiąc, chyba powodów do śmiechu miałyśmy niewiele. Chyba nie. Jedno doszło się do wniosku, że jest nam dzisiaj bardzo dobrze.
Taki list, proszę Państwa, który mnie utknął w pamięci. Zaolzie, bolące Zaolzie, zawsze za Olzą, jak pisze Renata Podzlacha. Kobieta dramatycznie go prosi. Mieszka na Zaolziu, pracuje w polskim Cieszynie. Jest to nie tylko kontakt z ziemią rodzinną, z ojczyzną, ale źródło utrzymania. I oto likwidują przepustki na Olzie w Cieszynie. Nie dostaje wypowiedzenia z zakładu pracy, tylko likwidują przepustki. Co ona ma zrobić? Marcinek sam pochodził z Zaolzia. Nie ma odpowiedzi na ten list. Myśmy czasem szukały po nazwiskach, czy żyją gdzieś tacy ludzie albo ich potomkowie. I co? Wieje smutkiem z takich listów. No, smutek, tak. Także radości nie było wiele. Ale, ucieszyłyśmy się z wydania książki. Ale myślę, że jednak jakaś radość też była, na przykład, że Morcinek załatwił 3 klarnety B dla orkiestry Cieszyńskiej Fabryki Narzędzi i tak dalej, i tak dalej. Takich rzeczy troszeczkę mogło być. Także dziennikarka Trybuny Robotniczej musiała kogoś przeprosić. Dobrze, ja nie jestem od tego, żeby zagadać, ani tym bardziej wysunąć się naprzód. Więc Boże, teraz zaproszę Państwa do zadawania pytań obu panią profesor, a ja z wielką radością przysłucham się, ewentualnie będę ostrzegał przed tymi... Osłaniał przed kukulami. Tak, wieloma pytaniami. Zapraszam do rozmowy. Warto zwrócić uwagę na to zdjęcie. Szlachetna twarz człowieka, ale równocześnie takie przenikliwe spojrzenie i mam nadzieję, że jednak lekki uśmiech, że to wszystko mogło się w tym życiu wydarzyć. Pani redaktor Teresa Semi. Pani doktor Elżbieta Wróg. Punktem wyjścia była biografia Marcinka, ale kiedyś pani się zorientowała, że pani też piszą historię o PRL-u, tak? Czyli o tych najgorszych czasach, bo to były takie czasy, gdzie oficjalnie nie było żadnych problemów, prawda? Wszystko było wspaniale i kiedy taka refleksja właśnie przyszła i też to, co pani profesor mówiła, że się cieszymy, że żyjemy w innych czasach, prawda, jest taka radość, ale uniwersalność ludzkich problemów jest też przytłaczająca, prawda, ten list emerytów, to czemu nie dzisiaj, też nie można by taki zrobić, ale oczywiście ciężar tego jest cały system obok, który tam jest i czy, ja książki nie znam, ale czy też potem panie się starały jakby wydobyć właśnie te listy, żeby pokazać taką historię, że ona była śmieszna, jeżeli zostaje tak właśnie przez te formy językowe i tak dalej, ale właśnie tą grozę tej beznadziei wokół. Bo to jest taka książka chyba dokumentująca nie tylko biografię Marcinka. Tak, na pewno ta książka jest jakby mocno zakorzeniona w tamtych czasach. Ja mogę ze swojej perspektywy powiedzieć, że nie jestem w stanie z racji wieku znać tamtych czasów, chociaż pamiętam, że stałam w kolejce z mamą, z rodzicami, tylko te osoby mogły, nie wiem, dostać kawę, które mogły wypowiedzieć to słowo proszę kawę, więc tyle pamiętam. Natomiast gdy zaczęłam przepisywać te listy i zagłębiać się w te poszczególne historię, to rzeczywiście zastanawiałam się, czy te listy, czy jest możliwość, żeby tak było. Czy te listy nie są podkoloryzowane, bo dla mnie był to naprawdę kawał historii, o którym słyszałam w szkole, ale nie był w ten sposób przedstawiony. Forma tutaj tych listów była niewątpliwie autentyk. Kilka segregatorów jest w Skoczowie tych listów. Wybrałyśmy z panią profesor tylko te listy, które wydawało nam się, że pokazują różne
tematy, różne strony tego ludzkiego życia, tych problemów. Ten element, czy te listy są zabawne, śmieszne, czy wywołują, to oczywiście była kwestia drugorzędna, albo... Stan zachowania. Tak, i stan zachowania, bo niektóre z tych listów nie da się już niestety odczytać ich w sposób rzetelny i przywrócić do tego czytelniczego obiegu. Natomiast myślę, że te sprawy naprawdę budzą lęk, tak. Pani redaktor Sejmik. Chciałam może mniej o książkę, ale o coś innego zapytać. Otóż powstaje w Katowicach Panteon Górnośląskich. Na moje pytanie, jakie osoby budzą największą kontrowersję, padło nazwisko Gustawa Murcinka. Chciałam zapytać, czy ta książka może zmienić pogląd na pisarza, na jego przeszłość. Ja jestem cały czas za Gustawem Murcinkiem, bo za dużo wiem, za dużo przeczytałam, za dużo rozmawiałam z ludźmi. To powiedział Kazimierz Wyka, który jest dla mnie autorytetem i też był wtedy w Sejmie. Powiedział, a co miał zrobić, co my wszyscy mieliśmy zrobić? Cała sala wstała i były huczne brawa. Nikt się nie odważył brawa nie pić. A co my mieliśmy zrobić? Jest u Szymborskiej takie genialne zdanie. Nic o sobie nie wiemy, dopóki nas nie sprawdzono. Jest to rysa na biografii Murcinka, ale całość jego życia jest czysta i bardzo piękna. Tak jak jego książki. No cóż, mamy w Ewangelii lekcję. Kto się czuje bez winy, niech sam rzuci kamieniem. No Boże, to ile by tych kamieni musiało. No właśnie. Przepraszam za ekspresję. Natomiast w książce staramy się pokazać fakty. Do czytelników należy i do osób, które włączają się w ten nurt dyskusji, czy Murcinek był winny, nie był winny, należy mu się pan bycie w obecność w Panteonie, czy nie. To jest chyba sprawa indywidualna. Ja nawet spotykam się z taką opinią, że dajmy już spokój Murcinkowi i tej sprawie stalinogrodzkiej. Było, zamknijmy to. Najprawdopodobniej i tak nie poznamy prawdy takiej absolutnej. Był pisarzem, to niewątpliwie. I oceniajmy go za twórczość, za jego książki, za to, jakim był pisarzem, a nie za sprawę Stalinogrodu, bo w nocie próbowałyśmy z panią profesor pokazać, że jest pewna niekonsekwencja w czasie, w datach, że Murcinek jako poseł milczący w zasadzie przez całą kadencję nie zgłosił żadnej interpelacji i tą jedną, jedyną. Zdumiewająco to może być dla jednych, dla innych wcale nie. I myślę, że dobrze by było, żeby sprawa Murcinek-Stalinogród nie przesłaniała całej reszty, bo ta reszta jest chyba większa od tej. Jeśli można, to bym jeszcze dodała, że sprawa Stalinogrodu i tak była przesądzona. Pisze o tym Teresa Torańska w jednym ze swoich wywiadów. Była tylko kwestia ofiary, kto to zgłosi. Murcinek był popularnym pisarzem i posłem ze Śląska. To musiał zgłosić poseł ze Śląska. Ja próbowałam wydobyć to od Walerii Kuglinowej, która jeszcze w latach 70. żyła. Kto go personalnie do tego zmusił? Był to rok może 75, 6. Powiedziała mi, był wieczór telefon, po którym on był chory. Już wszystko powiedziała. I powiedziała wszystko. I tylko tyle. Proszę bardzo. Ja jednak może przypomnę to, że wystąpienie Murcinka jest tak 6 tygodni po tym, kiedy Katowice już tym Stalinogrodem były, więc to jest tak naprawdę post factum działanie. On praktycznie rzecz biorąc, mówię, wtedy, kiedy człowiek już, jak to mówią, przejeżdżał przez Stalinogród od dłuższego czasu i on nagle prosi o to, żeby Warszawa zatwierdziła, może zatwierdziła nazwę, ale ta nazwa już funkcjonowała w obrocie we wszystkim, w związku z czym to tu jest absolutna niemożliwość. Natomiast zauważyłem jedno, że jednak Murcinek był aktywnym, może nie był aktywnym posłem, ale jako w biurze poselskim, nie na sali,
a w biurze poselskim, bo to, co panie tutaj powiedziały, to jednak tych kilka czy kilkanaście co najmniej spraw pozytywnie załatwionych, czy kilku więcej, prawda, mówią panie o tym. Problem jest taki, że z tymi archiwami podejrzewam jedno, że po prostu prywatne archiwa na ogół trafiają po śmierci zainteresowanych na śmietnik. Tak to jest. Naszych dokumentów nikt nie będzie przeglądał, chyba z wyjątkiem tego, co jest gdzieś tam w urzędach. To, co my mamy w domu, tym się nikt nie zainteresuje. Nawet dzieci, wnuki czy tam znajomi. Bo może się okazać, że po prostu tych papierów do przejrzenia jest zbyt wiele. A dzisiaj, jak to się mówi, czas to pieniądz. Dziękuję. To trzeba być marcinkiem, to wtedy jest. Słucham? Trzeba być marcinkiem, to wtedy zachowuje się. Ja panu powiem, dzisiaj tyle osób pisze książki, a prawdę mówiąc, nie wiemy to. Zmieniła się technologia pisania, technologia pracy. Kiedyś pisało się ręcznie, dzisiaj my te rzeczy, jeżeli cokolwiek robimy, to mamy to w pamięci, powiedzmy sobie, komputera gdzieś tam. Mało kto się bawi w rękopiśmiennictwo. Chyba głupich listów już nawet nie piszemy, kartki pocztowe co najwyżej podpisujemy i gdzieś tam może być taki ślad, że o proszę bardzo, kurczę, przysłał do nas kartkę z życzeniami, bo się podpisał. Patrz, Zbyszek się tu podpisał. Rzeczywiście, coś w tym jest, o czym pan mówi, bo no niespełna 2 tygodnie temu zostałam zaproszona do jednego z liceów w Rudzie Śląskiej imienia Gustawa Morcinka, bo tam Dni Humanistyki obchodzono. I gdy zadałam młodzieży pytanie, czy przyglądają się dokumentom, czy przyglądają się temu, co zawierają szuflady u ich dziadków, czy jakieś dokumenty, jakieś listy, papiery, czy mają taką wrażliwość, czy są wychowywani w szacunku dla tych materiałów, to usłyszałam, że nie, ale nie, no okulary, lekarstwa i w zasadzie i książeczka do modlitwy. Więc w ogóle nie ma chyba już takiej uwagi, żeby tym materiałom się przyglądać. Ja odnoszę wrażenie, że jeszcze tylko rodziny, te rodziny, które mają dokumenty, listy, epistolografie, zbiory korespondencji byłych więźniów, to jest naprawdę przechowywana z wielką czcią, wręcz traktowane jak relikwie. Miałam taki niespełna 2 lata temu taki właśnie moment w swoim życiu, że opracowałam edytorsko listy jednego z mieszkańców, byłego więźnia, mieszkańca Rybnika i jego rodzina, mówię to głośno, bo teraz dopiero do mnie to dotarło. Otrzymałam pełną zgodę, dostałam kserokopię tych 33 listów napisanych po niemiecku, jeden był po polsku. Natomiast ta rodzina mnie zaprosiła, państwo Ogonowie zaprosili mnie do siebie do domu, pokazali, gdzie znajdują się te segregatory z tymi listami. Ja natomiast tych listów nigdy nie dotknęłam. To dla mnie to jest dowód na to, że jeszcze są takie materiały, które są traktowane jako świętość. No, ale ja myślę tak, że w tej chwili aż tak dużo tego nie ma. Ten kult przodków praktycznie moim zdaniem odszedł. Tym bardziej, że ludzie się porozjeżdżali. Masę Ślązaków stąd wyjechało do Niemiec. Nie mogli zabrać ze sobą wszystkiego, a to, co zostało, powiem prosto, jak ja mam grzebać gdzieś tam w papierach po wujku czy po bracie dziadka, pytanie w ogóle, no raz, że nie wypada, poza tym dla mnie to już jest powoli obcy człowiek. Wystarczy spojrzeć dzisiaj na dzieci, czy jakie one mają pojęcie, one powtarzają tylko kalki, które my im wrzucamy, prawda, i one będą mówiły tak, jak my im powiemy, natomiast mało kto ma możliwość odniesienia się do tamtych czasów, żeby spojrzeć na tą sytuację tak, jakbyśmy się wtedy tam znaleźli. A to już jest zupełnie inna rzecz. Ja dzisiaj dyskutowałem w internecie z ludźmi na temat wydarzeń wujka. Powiem, jestem zdegustowany. W zasadzie zaczynamy opowiadać historie niestworzone. Mamy coś, co jest oficjalną wykładnią, ale materiały osób innych, praktycznie rzecz biorąc, a on tam coś opowiada, jakieś głupoty. Nikt tego nie pozbierał, bo to była kłopotliwa sprawa. Tymczasem większość tamtych ludzi, no praktycznie rzecz biorąc, już nie żyje. A ci, co żyją, no to praktycznie też niektórzy nie chcą o tym mówić.
zapraszam do dalszych refleksji. Bardzo proszę pani profesor, tak. Ja autorką serdecznie gratuluję zrealizowania tego pomysłu. Dlaczego? Dlatego, że ta książka mieści się w tym obszarze historiografii, która i badaczy, i czytelników nie często interesuje. Dlatego, że my z reguły jesteśmy przyzwyczajeni do czytania listów literackich, osobistych, z rodziną. Wyszukujemy wtedy jakieś smaczki z życia, z biografii. Natomiast listy tak zwane urzędnicze, czyli z instytucjami, wydaje nam się, że są mało interesujące. A właśnie też ta książka, ale też i właśnie sięganie po takie listy, które na pozór mogą się wydawać mało interesujące, dopiero moim zdaniem dopełniają tą sylwetkę tego człowieka. Czyli nie tylko to, że on żyje w kręgu rodziny, w kręgu stricte swoich spraw takich zawodowych, ale też właśnie to wszystko, co tworzy ten dalszy krąg. To jest dopiero dopełnienie tej biografii. Także jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Chciałam się podzielić tą refleksją, bo takich książek pokazujących tą korespondencję z instytucjami, z osobami trzecimi z tych dalszych kręgów, no jest rzeczywiście niewiele, chociaż materiał jest. Dziękuję bardzo. Ale ja rozumiem, że to są raczej listy przychodzące do Gustawa Morcinka, aniżeli to jego interwencje, które on kierował. No, czyli tutaj sprawa jest taka, że no, praktycznie mamy tylko jedną stronę. Czyli wiemy, że załatwił, natomiast nie mamy żadnej dokumentacji, bo ona po prostu z racji pewnych cezur, powiedzmy sobie, przechowywania dokumentacji, no, poszły, nie ma ich już. Myśmy z kolegą mieliśmy okazję zobaczyć, czy spotkać się z panem Morcinkiem, kiedy przyjechał do naszej szkoły, to była pawilonówka, to było już pod koniec jego życia. Ale wtedy nam tylko postawiono, jak to mówią, pomnikową postać. Ogólnie powiedziano dzieciakom, to jest pan Gustaw Morcinek, pisarz, autor, prawda, człowiek, który się wychował na Śląsku. Górnicy stwierdzili, że nie, on jest za szczupły, za drobny, żeby mógł pracować ciężko fizycznie na dole, to go kazali uczyć, żeby mógł zostać nauczycielem. Tak pamiętam, że nam wtedy przekazano. Ale nie było już w ogóle mowy o tym, że był wcześniej, ciut wcześniej posłem, prawda? Nie. Podkreślono tylko jego sylwetkę, prawda, jako pisarza. Ale za to na Koszyce jest ulica Gustawa Morcinka. No tak, ale ona była dosyć szybko. Zaraz chyba po śmierci jego. Witam serdecznie. Ja jako nauczycielka tego liceum, gdzie mieliśmy przyjemność panią profesor gościć, chciałam tak troszeczkę odnieść się do wizyty pani profesor, ale przede wszystkim do pana. Być może to jest, spotka się z pana tutaj jakąś negacją. Dlaczego? Ale myślę, że przedstawienie dzieciom i młodzieży, szczególnie w dzisiejszych czasach, Gustawa Morcinka jako wspaniałego pisarza, choć jest to trudne do zrobienia, ponieważ od wielu lat nie było wydania Czarnej Jurki, a myślę, że to jest jego najlepsze świadectwo, jeśli chodzi o pracę z dziećmi i z młodzieżą. Myślę, że jest bardzo dobrym posunięciem niż przedstawienie Gustawa Morcinka jako posła, gdzie w obecnym czasie określenie człowiek poseł nie zawsze notowane jest bardzo pozytywnie. I myślę, że na początek powiedzenie dzieciom i młodzieży, że jest to świetny pisarz, jest zrobieniem bardzo dobrego podłoża do tego, aby później, dzięki temu, że będą wiedzieć, że jest pisarzem i broni wartości ponadczasowych, jest możliwością wybronienia tego, o czym pani profesor mówiła, że ten Stalinogród to był jeden taki jakby nie do końca pozytywny, na pewno niepozytywny czynnik w jego karierze i ważąc wszelkiego rodzaju dokonania, przeżycia, obozy, w których był, pokazują, że faktycznie nie jest to ważne. Natomiast przedstawienie go, że był posłem, a przy okazji pisarzem, myślę, że byłoby bardzo nie na miejscu. Ja pani mogę odpowiedzieć? Powiem tak, wie pani, po moim wyglądzie widać, że jestem już trochę wiekowy jednak. To był 62 albo 3 rok, krótko przed śmiercią Morcinka. I to były zupełnie inne czasy.
To były zupełnie inne czasy. Wtedy jeszcze fakt. Mówiono o tym, o 1000 szkół na 1000-lecie, prawda, edukacja, książki i tak dalej, bo promowano te rzeczy, ale wiedza była trochę inna aniżeli teraz. Dzisiaj mamy dostęp, przynajmniej tak mi się wydawało, że mamy dostęp do większej ilości dóbr, do archiwów i tak dalej. Kiedyś niektóre dokumenty mogły być absolutnie niedostępne. Wiem coś, sam się kiedyś, jak to mówią, starłem z cenzurą przykładowo i wiem, ile mi mojego materiału wywalili, chociaż zapłacili za wszystko. Także tu tutaj byłem, jak to mówią, nie dostałem po kieszeni, natomiast jeżeli chodzi o treść artykułu, to 2/3 poszło po prostu na śmietnik. Ale jeśli można, ja bym coś dopowiedziała. Myślę, że to też jest ważne, ten Stalinogród. Bo nawet jeśli będziemy bronić Marcinka, to pokazuje czasy, w których człowiek musiał pewne rzeczy robić. I zaręczam Państwu, że ludzie robili gorsze rzeczy. Wydawali wyroki śmierci. Bo dlaczego? No każdy się jednak boi o życie. Więc to jest dopiero przyczynek do charakterystyki czasów, jak można znanego pisarza, bardzo znanego, cenionego, zmusić do czegoś. Jakimi argumentami? Wiemy, jak go zmuszono do posłowania. Leon Hein, ówczesny prezes Stronnictwa Demokratycznego, powiedział, że jak nie będzie posłem, to więcej się żadna jego książka nie ukaże. A on żył z pisarstwa i miał na utrzymaniu schorowaną starszą siostrę. Jeśli się żadna jego książka więcej nie ukaże, dla człowieka, który przeszedł Dachau i tam nie podpisał Volkslisty, jeszcze miał siłę zaprotestować. W Nocie jest takie zdanie, widocznie dotknięto go w jakieś bardzo czułe, bolesne miejsce. I czy to byłby Marcinek? Szewczyk wtedy nie był posłem, ale czy to by była Dąbrowska, czy profesor Kazimierz Wyka? Każdy by to zrobił. Ja, proszę Państwa, przejrzałam wszystkie pamiętniki literatów z tamtego okresu, które ukazały się już po 89 roku. Biedny Marcinek pisali. Więc nie, ja bym nie pomijała tego, także mówiąc o tym młodzieży, bo to pokazuje skalę lęku, który wtedy istniał. Ale też tak tragizm polskiej inteligencji, która tutaj była, bo właśnie każdy pisarz tego odrębna historia, pani profesor. Tak. Iwaszkiewicz, Andrzejewski, prawda, to bardziej tutaj pan profesor przecież pisał też i to. Ale Iwaszkiewicz musiał przyjąć nagrodę leninowską, co przekreśliło Nobla. Inną drogę właściwie. Receptę na ten system. I tutaj oceniać w tej chwili jest bardzo prosto. A jednak o tym, żeby znaleźć się w Panteonie, są tacy, którzy uważają, że jest problematyczny. Nie jest tak daleko. To ja jestem, wystarczy przyjechać. Myśmy mieli teraz, zresztą pan profesor też przyjechał do nas, spotkania o powstaniach śląskich. I niestety, to ja się cieszę, że o Marcinku Śląsk się upomina i dyskutuje, bo to jest ważna postać, bo jeżeli coś o czymś dyskutujemy, to znaczy, że jest, bo niestety 80 km od Katowic Marcinek jest coraz bardziej zapominany w szkołach częstochowskich. No kto to jest Marcinek, prawda? Bo nie wiem, czy jeszcze on tu jest po prostu. No właśnie, to jest szkoda, bo Marcinek naprawdę, zresztą niewydawany teraz absolutnie, jest w jakiejś takiej też cenzurze, nie wiadomo jakiej, prawda, bo teraz nie ma cenzury. Wykaz lekko się zmienił, więc nikt tego nie kupi. Ale co z wykazem też nie było? No. Ja myślę... Jednak za tą komunę byśmy go czytali. Pan mecenas cichy. Bardzo proszę. Może ja mam pytanie do prześwietnego gremium profesorskiego. Oczywiście chodzi mi może troszkę inny temat. O ustawie Marcinku, pośle i uwikłaniu, jeżeli dobrze czytam, to funkcję polityki. To tak? O uwikłaniu.
proszę profesorów, ja bym prosił o wyjaśnienie, bo uwikłanie to jest się w politykę, czy uwikłanie go, bo uwikłanie ma troszkę pejoratywne znaczenie i dlatego prosiłbym o wyjaśnienie, o jakie uwikłanie chodzi. Dziękuję. Ja myślę, że się i jego. Próbowałyśmy to dowieść i w nocie, i we wstępie, że uwikłano jego, próbując dotknąć punktu, który go najbardziej zabolał. A z drugiej strony on sam uwikłał się, bo chciał, żeby jego książki były wydawane. No nie miał, nie było alternatywy. Żeby być czytanym, musiał pójść na kompromis, musiał się uwikłać. Ja myślę, że ta książka jest bardzo dobrym przykładem na to, jak właściwie powinno się pisać historię z fragmentów. Jest taka propozycja francuskiego fenomenologa, wybitnego historyka doby oświecenia Michela Foucaulta. Michel Foucault mówił, że przy braku dokumentów albo niewystarczającej liczbie dokumentów, a więc owej analizy rzadkości, można, trzeba, a nawet powinno się wyprowadzić analizę całości. Co to by znaczyło w tym przypadku? Otóż to, że nie pojawiają się interwencje sygnowane podpisem Morcinka, ale pojawiają się one jako odpowiedzi, to tak jak w poezji skamandrytów mówimy o takim gatunku albo formie lirycznej, gdzie mamy do czynienia z liryką rozmowy. Przedziwna to liryka rozmowy, bo mówi tylko jedna osoba, czyli monologuje, ale my w tym monologu słyszymy także odpowiedzi tej osoby, tego adresata, do którego się adresuje te wiersze. Nie, nie widziałam cię już od miesiąca i nic, jestem wlęsza, może śpiąca, lecz widać, można żyć bez powietrza i tak dalej, i tak dalej. Albo coś takiego, przecież mnie kochasz nad życie, sam mi mówiłeś przeszłego roku. Mówi to tylko jedna osoba, ale w tym sam mi mówiłeś i kochasz mnie nad życie, słyszymy kogoś innego. W tych listach z podziękowaniami nikt ich nie zmuszał do tego, żeby dziękować posłowi za załatwienie sprawy, a przynajmniej nikt nie zmuszał tych ludzi, żeby w podziękowaniu dzielili się także swoimi wewnętrznymi przekonaniami albo też swoją wewnętrzną troską. Jeden list na koniec być może przeczytam. Więc słyszymy Morcinka dlatego, że on coś odpowiedział. To jest ta rzadkość, z której możemy wyprowadzić te brakujące ogniwa jego biografii. Ale jest druga rzecz, którą my dobrze znamy, to znaczy czy poznajemy przez dokumenty, to jest historia czasu. I potrafimy nanieść na ową historię czasu te poszczególne losy, te poszczególne działania, czy także te wątpliwości, jakie nam się nasuwają. Także i pytania, jeśli chodzi o Stalinogród, my możemy zadawać mnóstwo pytań o rolę Morcinka, ale będziemy zawsze bogatsi o wiedzę, jakie były mechanizmy tamtego czasu, jak łamano ludzi, jak ich zmuszano do czegoś, albo jak też, niezależnie od tego, co oni zrobili, czy cokolwiek powiedzieli, jak te decyzje były wprowadzane w życie. Otóż wyprowadzanie z rzadkości elementu całości to jest pisanie tej historii, która zawsze będzie jakoś naznaczona naszym subiektywnym spojrzeniem. My już dzisiaj nie wierzymy w naukach humanistycznych w prawdziwość historii. My zawsze mówimy, że w tej narracji historycznej zawsze ją prywatyzujemy, że zawsze tę historię naznaczamy swoim własnym widzeniem. I prawdopodobnie tak będzie też z Morcinkiem. Kiedy jednak możemy usłyszeć czy zobaczyć tego człowieka w takim oto liście, który jest podziękowaniem za pomoc jakby w przywróceniu do życia. Ten list jest bardzo dramatyczny, ten list jest równocześnie bardzo literacki. To pisze ktoś, kto jest złamany, kto sam siebie oskarżył bardziej, aniżeli powinien się oskarżyć, a równocześnie widzi, że w tym samobiczowaniu, nawet jeśli przesadził, to znalazł się ktoś, kto nie uwierzył do końca w to samobiczowanie jego i mu zaufał i dodał mu otuchy. Powoli zbierając siły i powracając do jako tako normalnego życia, spieszę z wyrazami podzięki za pozytywne i serdeczne ustosunkowanie się do mojej osoby po tak tragicznym wypadku. Przeżyłem straszne chwile.
Jakkolwiek bez oczywistej winy stałem się przyczyną ludzkiego nieszczęścia i ten fakt załamał mnie zupełnie. Całe życie kierowałem się zasadami etyki, starałem się nikomu nie wyrządzić krzywdy, nawet w najmniejszym stopniu, a tu od razu taka tragedia. W tym stanie mej duszy przyszły wyrzuty sumienia, które doprowadziły mnie do tego, że przez długi okres izolacji budowałem samooskarżenie, zapominając o ludzkim obowiązku obrony siebie samego. Stąd zrodziły się zeznania więcej niż potrzeba, obciążające mnie. W chwilach tych ciężkich przeżyć, jak promyczki nadziei, doszły mnie wiadomości o serdeczności ludzkiej i wróciłem mimo zakratowanych okien znowu między ludzi. Nie byłem samotny, a cierpienia takie są najcięższe. Pan stanął bez wahania po mojej stronie, okazał nadzwyczajną serdeczność i dzisiaj pozwalam sobie złożyć stokrotne dzięki. Tyle. Nikt tego człowieka nie zmusił do tego, żeby napisał na maszynie z błędami ortograficznymi tego listu. Nikt nie mógł powiedzieć: szanowny panie pośle, jestem panu dozgonnie wdzięczny za to, co pan zrobił dla mnie. Tyle. A tutaj została dopisana jeszcze historia, już nie historia ani Morcinka, tylko jego własna historia, jak on się w tym znalazł, jak on próbował się odnaleźć w tym życiu. I to jest ten element rzadkości, który jest poza listem, poza tą interpelacją. Jest ta historia człowieka czy związku tych dwojga ludzi. Jest to słowo, które się ciągle pojawia na początku wstępu obu pań. Dobro. Prawda? Dobro, więc nie wiem, co chciałem powiedzieć, ale chyba powiedziałem coś ładnego. Dziękuję. Kończąc. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, zanim podziękuję jeszcze raz panią profesor oraz panu profesorowi, pozwolę sobie na drobnych kilka uwag, naprawdę drobnych, a mianowicie pierwsza sprawa: rzeczywiście w ostatnim czasie poświęcam sporo czasu na badania związane z dokumentami Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego z tego okresu, który jest tutaj dzisiaj przywoływany, z 1953 roku. I proszę państwa, istotnie w dokumentach pomiędzy Urzędem Wojewódzkim a Ministerstwem Bezpieczeństwa Publicznego od stycznia 1953 roku funkcjonuje województwo stalinogrodzkie. A mianowicie już w 1952 były pewne decyzje podejmowane, dyskutowane i jeszcze za życia Stalina starano się któreś z polskich miast tym mianem zaszczycić. To pierwsza uwaga. Druga kwestia, proszę państwa, daleki od rozsądzania tego, czy ktoś powinien być w Panteonie, czy nie być w Panteonie, chciałem bardzo podziękować za przedstawienie, jak to napisał pewien niemiecki pisarz, tego południowego stoku tej osoby, jaką był Gustaw Morcinek, tego stoku słonecznego i dobrego. I proszę państwa, i jako drobny adwokat diabła dodać, że w chwili obecnej jest przygotowywana bardzo interesująca politologiczna książka poświęcona pisarzowi również, aczkolwiek nie pisarzowi literatury pięknej, a bardziej publicyście politycznemu Aleksandrowi Boheńskiemu, człowiekowi nie mniej uwikłanemu w politykę, który już w Sejmie Ustawodawczym zdał sobie sprawę z tego, że to jest miejsce, w którym tak naprawdę nic on nie zdziała, nic nie zrobi, próbował uniknąć późniejszych podobnych uwikłań, zajmując się innymi sprawami, unikając pewnych rzeczy, człowiekowi nie mniej kontrowersyjnemu, jeśli chodzi o ocenę jego nie tylko dorobku pisarskiego, bo ja się przyznam, bez bicia jego dzieje głupoty w Polsce uwielbiam. I proszę we mnie nie rzucać tutaj kamieniami z tego powodu, ale człowieka, który, przypomnę, do 1989 roku stał bardzo jednoznacznie po stronie generała Jaruzelskiego, a w stanie wojennym wygłaszał do niego, jak udało mi się dotrzeć do pewnych informacji, prywatne wykłady, tet a tet. Proszę państwa, więc te uwikłanie, ta rysa, to potykanie się nasze o Stalinogród. Myśmy jeszcze parę lat temu, prowadząc projekt I Was Citizen of Stalin Town, wychodzili z założenia, a to epizod, i w ten sposób żeśmy to przedstawiali. Proszę państwa, ten epizod dziwnym trafem naznacza nas, czy to w sposób, w jaki zostały Katowice przebudowane, przypomnę, w oparciu o plany architektoniczne z lat 50., pomimo tego, że to nastąpiło ponad 10 lat później, czy w przypadku Gustawa Morcinka, czy w przypadku różnych narracji, które odnajdujemy. Dobrze, przepraszam, bo tak długo było. Bardzo serdecznie dziękuję pani profesor Krystynie Teskiej-Kwaśniewicz, bardzo serdecznie dziękuję pani profesor Lucynie Sadzikowskiej i panu profesorowi Marcinowi Sielowi za to.